oglądam was przez cały dzień. Czy się nadajemy na doświadczenia, czy nie? Zostałem znowuż wśród wytypowanych. A wieczorem przeprowadzono nas do jakiejś izby rewirowej i urządzono losowanie. Ja wybrałem numer 18B, zupełnie nie wiedząc, co to znaczy. Fatalnie wylosowałem, bo B znaczyło biochemisz. To znaczy, że będą dla mnie dostępne tylko leki farmaceutyczne. A grupa A, alopatisz, miała mieć dostępny środek bardzo dobry w leczeniu tak zwanej ropowicy, bo to o to chodziło. Tibatin nazywał się ten środek. Tibatin. Do doświadczenia z tak zwaną Kunstflegmonę. Sztuczna ropowica, którą wstrzykiwano. Bo była to choroba rozprzestrzeniona nie tylko w obozach, ale także podobno w armii niemieckiej. I oni chcieli się dowiedzieć, jak tę chorobę leczyć najlepiej. Wróciłem do tej izby obozowej, z której już tylko przenoszono do krematorium, więc byliśmy tylko okryci kocami i niczym więcej. A przecież żyję. Myślę, że to była seria cudów. Niezwykłego zmiłowania Bożego.